Siema, tu stary dziad. Wydaje mi się, że już przetestowałem w Diablo 2 Resurrected prawie wszystko, jednak wciąż okazuje się, że są buildy, są wariacje, które okazują się naprawdę dobre. I teraz pokażę wam wariację czarodziejki na zimno, która po prostu rozwaliła mi mózg. Jest lepsza od wszystkiego, co widziałem do tej pory. Jest to połączenie dwóch najmocniejszych skilli na czarodziejce na zimno, czyli zamieci i zamarzniętej kuli. Jeżeli macie wystarczający sprzęt i odpowiednio wysoki poziom na swojej czarodziejce, możecie taką kombinacją grać i rezultaty są po prostu genialne. Zaraz wam je pokażę, zaraz pokażę sprzęt. Zapraszam oczywiście do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Dzisiaj wieczorem jest stream i na pewno przerobię moją Cold Sword z zamieć na hybrydę zamieć plus Frozen Orb. Nie wiem, dlaczego nie grałem tak wcześniej. Wydaje mi się, że ktoś kiedyś na czacie o tym wspominał. Ale teraz, kiedy to stestowałem, masakra. Dobra, zaczniemy od skilli, bo to jest najważniejsze. W ogniu 1 do ciepła, w błyskawicach 1 telekineza, 1 teleport, 1 pole statyczne, aczkolwiek tego pola będziecie używać tylko na bossach, bo damage z zimna jest tak absurdalny, że nie ma czasu na rzucanie pola statycznego, chyba że macie palce szybkie jak gracze StarCrafta. I na koniec zimno. Maksujecie po pierwsze dwa skille, zamarzniętą kulę i zamieć. Potem dajecie w zimno tyle punktów, żeby mieć minus 200%. A ja tutaj trochę zmieniałem sprzęt, dlatego mam minus 190%, ale to jest bez znaczenia. W każdym razie minus 200% mistrzostwo w władaniu zimnem, żeby zmniejszało odporności. Potem maksujecie lodowy pocisk, który jest synergią dla zamarzniętej kuli i dla zamieci. Potem maksujecie lodowe uderzenie, które po prostu ma największy damage ze wszystkich pocisków na zimno. Patrzcie, 8000 obrażeń. I na koniec maksujecie lodowy grot. Ja w tej chwili mam 11 punktów na 95 poziomie. Siła pod sprzęt, reszta w żywotność. FCR powinniście dążyć do 105. Pokażę wam sprzęt i pokażę jeszcze wam kilka ciekawostek, jeżeli chodzi o kombinację ze sprzętem. Najlepsza kula do zimna, nie ma bata. Mam taki na singlu znaleziony, to jest z Hero Editora, ale mam właściwie taki sam, trochę mniejsze ma rezy. Pięść maga, tutaj chyba lepiej mieć Trangole, wtedy lepsze są rezy na zimno, ale już to też wynika z tego, że testowałem kilka różnych wariacji. Kamień Jordana, Arach, Kamień Jordana, Podróżniki, Spirit. Caster Amulet może być plus 10%, nie musi być plus 20%. 10 zupełności wystarcza, żeby osiągnąć próg 105%. Enigma i czapka rekina. Ja dzisiaj będę grał w wariacji tego buildu, tylko będę używał trzech części z setu Telerasha, ale to na streamie. No i skillery do zimna, Thunder Charm i małe talizmany. Przepraszam, ten build jest tak dobry, że aż dostałem kichawki. Małe talizmany do MF-a, ani Hilus, pochodnia. Skumajcie ten damage, 10 tysięcy z zamieci i 1200 z kuli mrozu. Pamiętajcie, że z kuli mrozu dotyczy każdego tego małego grotu, który wypada, a 10 tysięcy dotyczy każdego pocisku, który spada z tej mroźnej zamieci. To jest po prostu absurd, te obrażenia są absurdalne. Na słapie oczywiście CTA i Spirit. Nie będę o sprzęcie się wypowiadał, bo już tyle razy Blizzard się pojawił na moim kanale, że na pewno wiecie. Infinity, zdrada i spojrzenie wampira. Teraz mała ciekawostka. Mamy tutaj obrażenia, jak widzicie, 10 tysięcy z zamieci, 1200 z kuli mrozu. Możecie to podbić, zakładając wal skrzydeł nocy, kosztem MF-a, kosztem przeżywalności. I wtedy macie już 1200 z zamieci, 1400 z kuli mrozu. To jest oczywiście wal skrzydeł nocy z facetem 5-5. Możecie też używać słowa Obsession w kosturze, który będzie dawał plus 3 do zamarzniętej kuli. Jednak pokażę wam, jaka jest różnica. Mimo że to daje teoretycznie 7 do zamarzniętej kuli, to ta kula ma o 300 mniej obrażeń. Także żeby te słowo runiczne było dobre, tak naprawdę powinno na przykład zmniejszać wszystkie odporności przeciwnika o 20% na zimno, ogień i błyskawice. Wtedy byłoby, wydaje mi się, byłoby grywalne. Niestety tak zawsze będzie przegrywać z dobrą kulą i z dobrym spirytem. No dobra, tak się prezentują staty. Mamy oczywiście ustawione P8, bo
Nie opłaca się nic innego na takim drogim buildzie. No i teraz kombinacja jest prosta. Zamieć, kula mrozu. Zamieć ma opóźnienie rzucenia czaru 1,8, a kula mrozu 1. Czyli tak naprawdę jesteście w stanie rzucić dwie kule mrozu po każdej zamieci. Tak powinna wyglądać wasza kombinacja. Zamieć, kula mrozu, zamieć. Szczerze mówiąc, mało która grupa potworów to wytrzymuje. Z reguły kula mrozu i zamieć wystarczają. Lecimy P8, Sanctuarium Chaosu, gdzie są oczywiście niewrażliwości. Buildem się gra super przyjemnie, naprawdę. Zamieć ma ten problem, że rzucacie ją w dany punkt i wiecie, potwory starszym się przesuwają, zachodzą i możecie spokojnie pozycjonować kulą mrozu i po prostu doczystać te potwory, które akurat w zasięgu zamieci nie są. Tu mamy jakąś paczkę. To akurat są magowie, to najgorzej, bo oni mają niewrażliwość. Ale jak widzicie, zwykłe stwory po prostu na jeden strzał z reguły padają. Sam jestem ciekawy, jak będzie mi się grało tą czarką bez aż tak dobrego sprzętu. Ale myślę, że na P5 spokojnie będę czyścił. Nawet The Sales, który niby był niewrażliwy, widzicie, długo nie pożył. Tutaj odporność na magię, czyli pewnie była niewrażliwość na zimno, ale też nie na wiele się to zdało. No i został nam Diabolo. Zobaczycie, jak ten build radzi się z bossem. Czyściłem to przez chwilę na Terror Zone, bo akurat była i poszło nawet sprawniej niż teraz. Także P8, no masakra. Pójdziemy jeszcze sobie może na jakąś klasyczną lokację, czyli na zaginione miasto i starożytne tunele. Szczerze mówiąc, dla mnie to combo zamieć plus kula mrozu jest porównywalne jak najbardziej ze zmaksowaną Nova Sword, jeżeli chodzi o szybkość cleara. I gra się dużo wygodniej, bo do tej pory po waleniu zamieci z reguły używało się któregoś z mroźnych pocisków. Kula mrozu jest dużo przyjemniejsza do grania. Muszę sobie zmniejszyć transparentność mapy, bo jest za wyraźna. Speedruny. Jeszcze tutaj dwie paczki. I tutaj na przykład spokojnie w ogóle nie musiałbym mieć Infinity, ponieważ tu wszystkie stwory i tak mają minus 200 odporności na zimno z tym sprzętem, bez Infinity także. Mamy dużo paczek. Nawet czasem jak jest tutaj, widzicie.
Jakaś twarz szapaczka, jest czas, żeby jeszcze dospawać polem statycznym. No powiem wam, że super przyjemnie. Respecka dzisiaj, nie wiem dlaczego nie grałem tak wcześniej, po prostu nigdy z tego nie stestowałem. Przy tym, że te cooldowny teraz nie zachodzą na siebie, po prostu zamieć, dwie kule mrozu. Idealne combo. Według mnie meta na granie wysokopoziomową Cold Sorką. Mam nadzieję, że ten film wam się spodoba. Może część z was zmieni swoje buildy. Trzeba będzie ten build przetestować chyba w wielkim teście endgame buildów. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję, na streamie. Trzymajcie się.